szpital został zamknięty 10 lat temu. Przez ten czas cały czas był rozkradany, rozwalany. Zobaczcie. Takie sprzęty pobrali tutaj, żeby rozgrabić ten szpital. Wyrywali tu dosłownie wszystko. Kurde, ale demolkę zrobili. Ciekawe, gdzie tu się wchodzi na górę. Zależy mi, żeby wejść na górę teraz. Ale nic nie widzę póki co. O, jest wejście. Dobra. Wszystko porozwalali. Masakra, ale tu musiała być demolka. Minęło trochę lat. O Boże. Zobaczcie. Ale widok. Zrujnowali całkowicie ten szpital. Ciekawe, czy znajdziemy jeszcze jakieś wyposażenie. Tutaj jest przejście do głównego obiektu. O Boże. Wszystko rozwalili. Zobaczcie, jaki szpital jest ogromny. Tunelem przedostaniemy się do głównego budynku. Sprawdzimy, czy coś zostało jeszcze. Czy wszędzie są tylko zgliszcza. Tu być może była recepcja. Patrzcie, w tym miejscu wybuchł pożar. Ale się nie dziwię. Ale że złomiarze jeszcze tutaj nie dotarli. Chyba, że tylko interesowały ich metale kolorowe. Szpital jest przeogromny. Nie wiem, czy starczyłoby mi dnia, żeby to wszystko zobaczyć. Tam są jeszcze jakieś budynki. Był jeszcze tutaj dom spokojnej starości. Być może to jeden z tych obiektów, w których chodzę. O, tutaj widzimy łóżka już. I nie są to szpitalne łóżka. Tutaj mamy najlepszy widok, jakich dokonano tu zniszczeń. Wszystko są pokoje. To już bardziej wygląda jak hotel niż dom spokojnej starości. Być może był i tutaj hotel. Kto wie, obiekt jest bardzo duży.
Tak, to jest część hotelowa na 100%. Szpital, hotel, dom spokojnej starości. Tamten wygląda jakby był prywatny jakiś domek. Chociaż mogę się mylić. Futryny zniknęły, zapewne były aluminiowe. Na pewno. Jesteśmy na samej górze. Tam nie byliśmy. Być może tam był dom spokojnej starości. Jedno wiem na pewno, że wszystko jest zdemolowane doszczętnie. Nie ma nic. Płyty pozrywane, pewnie chodziło o kable. Idziemy na balkon. Tutaj mamy jeszcze jakiś dom. Przejdziemy się tu jeszcze do tego domu i będziemy stąd wychodzić. Winda. Możemy wchodzić. Tu można wejść na dach. Kurde, drabina taka niepewna trochę. Niepewna, niestabilna. Wszystko na nie. Ale chyba nic tam nie ma ciekawego. Dobra, schodzimy na dół. Zajrzyjmy jeszcze w ten jeden obiekt, który tam stał. I będziemy stąd wychodzić. Masakra, jak można tak doprowadzić do takiego stanu? Szyb windy. O kurde, nie chciałbym tam spaść. Tą widzieliśmy u góry. Zobaczcie. Kable poprzecinane. Kable zasilające. Zbliżamy się do wyjścia. Spróbujemy przejść troszkę inaczej, bardziej ryzykownie. Ale niestety ja potrzebuję troszkę adrenalinki. Ona mnie nakręca w takich obiektach. Tu jakieś lampy leżą. Szkoda, że nie zostało wyposażenia. No. Chciałem tutaj przejść tędy, ale widzę, że jest trochę wysoko. Chyba, że się przeskoczy. Nie wiem, czy dach by wytrzymał pod moim ciężarem. Tam jest łóżko szpitalne. Dobra. Musimy przejść inaczej. Okej. Będziemy musieli tradycyjnie opuścić ten obiekt. Tylko trzeba znaleźć jakieś fajne zejście. Może być tutaj. Ale potrzebuję jeszcze jednych schodów w dół. Albo tędy.
Chyba tędy. Inaczej nie wyjdziemy stąd. Kurde, tutaj co? Baseniki. Być może dla seniorów. Albo dla dzieci. Zejście do piwnicy. Może być ciekawa. Jakaś kotłownia? Chyba tak. Okazuje się, że w piwnicy jest najwięcej wyposażenia, ale i najbardziej niebezpiecznie. Kotłownia. Jakieś rury są, ale nie widać pieca. O, bardziej już z tej strony. Są mi piece. Coś musiało ogrzewać te wszystkie duże obiekty. Wow. Zobaczcie, jednak piwnica okazała się być najlepsza. O, komputery. Monitory. Przejście tajemne. Przejście do kotłowni. Tutaj co? Nie ma nic ciekawego. Dobra. Idziemy w końcu zobaczyć ten ostatni obiekt. I będziemy już stąd wychodzić. Trzeba pora opuścić to miejsce. Sprawdzimy jeszcze tylko ten obiekt i znikamy stąd. Dobra, wejdziemy oknem. A co tutaj jest? Wyglądało mi trochę na budynek mieszkalny, ale mógł tu być jakiś biurowiec. O, widać tutaj, tak, możliwe. Biurka są.
miejsca na akta. Dobra. Wychodzimy stąd. Ja sobie wyskoczę tutaj. Chyba nie ma tu zbyt wysoko. Chyba, że są schody, ale nie sądzę. Muszę oszczędzać kolana. A tutaj już jest płot. Dobra. Musimy skakać. Uwaga. Dobra. Wychodzimy stąd. Obiekt zapowiadał się fajnie. Jest bardzo duży. Myślałem, że znajdziemy bardzo dużo fajnych rzeczy. Okazuje się, że jest totalnie zgrabiony. Nie pozostało tu nic ciekawego. Wszystko opanowali szabrownicy. Tu coś jest, ale też pewnie puste. Nie wiem, czy nie stacja trafo. Tak. Ale już wszystko wyciągnęli, co miało jakąkolwiek wartość. Dobra. Pożegnamy się już z tym obiektem. Liczyłem na coś więcej, no ale nic nie zrobimy. Tym widokiem pożegnam się już z wami. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się.